Szanowni, w tym filmie opowiem o doświadczeniu, właściwie pomiarze, które wykonywaliśmy razem na lekcji, o pomiarze ciepła właściwego wody. No, pamiętamy pierwszą zasadę termodynamiki, zasadę zachowania energii. I jeżeli nasza substancja robocza nie wykonuje pracy, to znaczy nie zmienia swojej objętości, to ciepło dostarczone w całości idzie na wzrost energii wewnętrznej. No i w przypadku wody, na przykład w przypadku cieczy, na dobrym przykładzie wody, no przy podgrzewaniu energia wewnętrzna, miarą energii wewnętrznej jest temperatura absolutna, więc zmiana energii wewnętrznej będzie na pewno proporcjonalna do zmiany temperatury absolutnej. No a skoro mamy sytuację taką, że mamy zwiększyć energię kinetyczną i potencjalną wiązań i cząsteczki wody oddziałują ze sobą krótkozasięgowymi oddziaływaniami, to znaczy każda cząsteczka oddziaływuje tylko z kilkoma sąsiadkami, no to liczba takich wiązań, liczba takich par jest proporcjonalna do liczby cząstek, a zatem do masy, która jest miarą ilości materii, miarą ilości cząstek. No i jest jeszcze współczynnik proporcjonalności, który nazywa się ciepłem właściwym i dziedziczy swoje jednostki z tego wzoru. Łatwo zobaczyć, że ciepło właściwe to jest, mierzymy w dżulach na kilogram razy Kelvin, albo deg, czasem też można znaleźć taki, taki opis po prostu z Kelvina. No i zrobiliśmy bardzo proste doświadczenie. Mieliśmy czajnik elektryczny z termometrem. Czajnik miał znaną moc, zgodnie z tabliczką znamionową, od 2 do 2,4 kW, czyli od 2000 do 2400 W. Ciepło w związku z tym, energia, którą czajnik dostarczył w wodzie w stabilnej sytuacji, w takim stanie stacjonarnym, to była moc czajnika razy czas podgrzewania. No a termometr służył nam do wykonania pomiarów temperatury. Do tego oczywiście była też waga. Starannie odmierzyliśmy kilogram wody w środku. No i to są jakby nasze wyniki. Tutaj po prawej, po lewej są pomiary, które ja wykonałem sam przed lekcją, a tutaj są wyniki po prawej. Tu jest temperatura, tu jest zmiana temperatury. Temperatura jest w stopniach Celsjusza i zmiana temperatury też w stopniach Celsjusza, ale wiemy, że stopień Celsjusza i Kelvin, jeden stopień Celsjusza i jeden Kelvin to jest ta sama zmiana temperatury. Tu jest czas. No i od razu widać kilka rzeczy już z tej tabelki. Widać, że tak, o pierwsze 10 stopni nagrzanie wody o pierwsze 10 stopni zajęło 47 sekund w przybliżeniu. No i to jest znacznie więcej niż nagrzewanie wody o kolejne 10 stopni, które zajmowało no mniej więcej 20 sekund, można powiedzieć, troszkę więcej niż 20, tak? 21 sekund średnio. Skąd to mogło się wziąć? No to jest bardzo prosto wyjaśnić. Spirala grzejna nie od razu ma odpowiednią temperaturę, musi się nagrzać. Nagrzać się musi też odpowiednio jakby to pudełko, czy w którym jest obudowana. Muszą też powstać stan stacjonarny, muszą powstać stabilne prądy konwekcyjne. Tak? Rozmawialiśmy lekcję wcześniej o konwekcji, która pomaga w transporcie ciepła. Te prądy konwekcyjne muszą się ustalić, więc ten układ nie jest od razu przygotowany do wykonania pomiarów. No i rzeczywiście widać, że pierwsze 47 sekund to on się stabilizował. To, co jest zabawne, to, że tak samo wyglądało, te też 47 sekund to trwało, kiedy ja wykonywałem pomiary. Też na tej samej
masie wody 1 kg. Z dokładnością tego, jak tam byłem w stanie to odważyć dokładnie. No i potem był taki okres dość stabilnego wzrostu temperatury w czasie. No i potem ten ostatnie 10 stopni znowu rosło szybciej. Czajnik przy 10 stopniach nominalnie zaczął się trząść. Widać było, że tam już zachodzą jakieś procesy, które nie mają czysto konwekcyjnego charakteru. Więc ten ostatnie 10 stopni też jakby ma procesy, które tam zachodzą, nie są takie stacjonarne. No i jeżeli sobie teraz wziąć te dane i wykreślić, no to widać, że jeżeli ograniczymy się do pomiarów stąd dotąd, to otrzymujemy zupełnie stabilny liniowy wykres i odpowiada to temu, co wynika ze wzoru, no bo jeżeli dostarczone ciepło to jest iloczyn mocy razy przyrostu czasu, no to przyrost temperatury będzie w takim wyrażeniu proporcjonalny do przyrostu czasu, tak? A współczynnikiem proporcjonalności będzie stosunek mocy do masy i ciepła właściwego. No i mając te dane, można też wyznaczyć ciepło właściwe wody. Otrzymujemy prawie 4,6 kJ na kilogram razy Kelvin. No i jeżeli to porównać z wartościami tablicowymi, tu widać ciepło właściwe wody w warunkach normalnych, to jest prawie 4200 dżuli na kilogram Kelvin, czyli 4,2 kilojoula. U nas ten wynik jest nieco wyższy, ale proszę zwrócić uwagę, że to ma sens, dlatego że nasz układ doświadczalny to nie jest kalorymetr. Tak, i energia, ciepło ucieka z tego czajnika w czasie podgrzewania na różne strony, a zatem temperatura rośnie wolniej niż osłaby w kalorymetrze i w związku z tym oszacowane w ten sposób ciepło właściwe ma wyższą wartość, mimo to bliską wartości tablicowej. Najciekawsze jednak w tym jest to, że istnieje taki reżim, w którym wyraźnie widać, że przyrost temperatury w dobrym przybliżeniu liniowo zależy od przyrostu czasu. Jeśli chodzi o ciepła przemiany, bo to nazywa się ogólnie ciepłem przemiany, to na przykład w przypadku topnienia lodu, to odbywa się już w stałej temperaturze. Wzór wygląda w ten sposób. Zmiana energii wewnętrznej, czyli ciepło dostarczane do mieszaniny wody z lodem. Pamiętacie, że temperatura takiej mieszaniny nie wzrośnie, dopóki cały lód się nie stopi. To jest iloczyn masy i czyli innymi słowy ilość ciepła potrzebna do stopienia lodu jest iloczynem masy lodu i takiej wielkości, którą się nazywa ciepłem topnienia albo ogólnie ciepłem przemiany, w tym wypadku ciepłem topnienia. Jeżeli lód, woda krzepnie, to traci taką samą ilość ciepła, ta sama masa wody, wtedy nazywa się to ciepłem przechmięcia. Jednostki dziedziczy z tego wzoru, joule na kilogram, no ale wyznaczenie ciepła topnienia lodu taką metodą wydaje mi się trudniejsze i nie mam jeszcze pomysłu, jak to zrobić.